Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ultimate Team. Dzisiaj standardowo rozegramy sobie dwa spotkania, no plus. Poza tym pokażę wam mój nowy skład francuski, którym gra mi się naprawdę przyjemnie, muszę przyznać. Jak do tej pory nie przegrałem nim żadnego spotkania, tak więc to chyba jakiś w miarę tam sensowny przykład, czy też dowód jest. Bazuję tutaj głównie na szybkości Lavezziego, Meneza oraz Ramiego. No, tak poza tym obrona również całkiem stabilna i siriżu broni. To zależy od spotkania, albo genialnie, albo niestety zdarzają mu się głupie, jakieś no niepotrzebne błędy. Ale teraz przejdźmy sobie do kolejnego spotkania ligowego. No prawdopodobnie nie uda nam się zagrać od razu, albo jak wiadomo, sporo w ostatnim czasie jest zawodników, którzy no nie do końca grają uczciwie. Tak więc wiadomo, no i plus teraz pierwsza osoba się z tym rozłączyła, druga natomiast była chętna do gry, ale tutaj sprawdziłem, no dwa ciemne stroje, raczej normalny ktoś nie chciałby grać, czyli prawdopodobnie jakiś bot czy coś nabijający końce po prostu. Tutaj drugi zespół, no, sytuacja ta sama, więc postanowiłem jednak tutaj sprawdzić, czy to nie jest czasami ten taki przeciwnik, ale po namyśle jednak zdecydowałem się opuścić ten mecz. Teraz kolejna próba, dosłownie chyba jeszcze dwie albo trzy i przejdziemy do gry, tak więc jeszcze dosłownie chwilka. Tym razem przeciwnik opuścił mecz. Dwa czerwone stroje, tak więc tutaj za bardzo możliwości nawet nie było, gdyby się okazało, że ja również mam dosyć podobne. No i tutaj akurat próba nieudana, myślałem, że uda mi się połączyć z kimś, z kim dam radę tak zagrać na poważnie, no ale raczej ktoś grając pierwszy lidze brązowym składem ze zgraniem na poziomie mniej więcej 30, no to chyba akurat nie jest zbyt, no, popularne, dlatego musimy poszukać sobie przeciwnika jeszcze raz. Z drugiej strony, no, trochę nam się chyba energia regeneruje, jeżeli przeciwnik da nam chociaż chwilkę na rozegranie meczu. Chyba ten SV Dresden to był tak samo. Mówię, to strasznie ciężko teraz w lidze znaleźć jakiegokolwiek przeciwnika. Ostatnio przerzuciłem się właśnie po prostu na mecze Złotego Pucharu, bo tam zdecydowanie łatwiej i szybciej można takowy mecz wyszukać. No i w końcu udało nam się znaleźć przeciwnika, z którym zagramy mecz, a więc Kickers, który swój skład budował no, na podstawie głównie liga angielska i hiszpańska, chociaż mamy też ligę brazylijską w postaci Neymara oraz francuską w postaci Thiago Silva, tak więc skład za ponad milion końców, więc to na pewno będzie trudny pojedynek, tym bardziej, że mój chyba zbudowałem za około 40 czy 50. Dobra, tak więc pierwsza interwencja z Siriżu akurat dobra, tak więc to jest dobry zwiastun, prawdopodobnie nie będzie bronił w tym meczu najgorzej. Sytuacja jest 17, Menes uderzy, a czy w sumie dośrodkowuje, i tutaj Remi czekał na piłkę. Strzela głową i wychodzimy na prowadzenie 1 do 0. Tak więc, jak widzimy, nazwiska nie grają, chociaż przekonałem się o tym trochę, no jeszcze nie teraz, ale to 23. Neymar, tutaj spore zamieszanie, ale na szczęście jeden z moich obrońców, bo konkretnie Kabul, zdążył to wyjaśnić. Teraz Aguero tym razem jeszcze nie pomylił. 30 i stan spotkania został wyrównany na 1 do 1. Do 36 Van Persie uderza z Siriżu broni. Tutaj już tej akcji nic nie było. Do 39 Neymar traci piłkę. Już przeginął trochę z tym dribblingiem, tak więc no w końcu musiał piłkę stracić. Menes zagrywa do Remiego, ale Remi powstrzymany przez Petra Czecha. Tak samo potem Menes nie dał rady oddać już strzału. Do 49 Remi wrzutka w pole karne. Tutaj Menes. No i 2 do 1 prowadzimy. Także tuż po przerwie udało nam się wziąć prowadzenie i liczyłem tutaj tylko na to, że ten wynik uda się utrzymać. Do 65. Menes próbuje, ale strzał zdecydowanie za lekki, żeby mógł zaskoczyć Czecha. Do 73. Dośrodkowanie. Aguero uderza. No i tutaj Siriż akurat nie zdążył nawet zareagować. I 2 do 2. 3 minuty później Van Persie uderza. No i tracę gola. Przegrywam w tym momencie 2 do 3. Ale nie można się podawać. Do 80. Kabul. I 85. Lavezzi. No i za chyba 90. Kolejna akcja Remi. Zagranie do Meneza. Bramkarz, tutaj wyjście zdecydowanie nie najlepsze. Dał za dużo miejsca na strzał. Mimo tego, że 13 minut przed końcem meczu przegrywałem, jeszcze udało mi się wyjść na prowadzenie i wygrać 5 do 3. Piłkarze meczu Remi, zdobywca jednej bramki. Menes, mimo tego, że zdobył dwie notę, miał o jedną, a chyba dziesiątą gorszą, jeżeli dobrze pamiętam, ma 9-6. Ale okej, teraz kontynuujmy.
Jak na razie w lidze idzie mi całkiem dobrze. Dwa mecze i dwa zwycięstwa. 1-0 oraz 5-3. I kolejny przeciwnik. Tym razem widzimy głównie Chelsea. Właściwie tylko i wyłącznie. Zarówno herb, jak i stroje. Prawdopodobnie stadion też, no ale o tym się nie przekonamy, bo gramy na stadionie moim. Kolejny raz liga angielska. Tam trochę nie najlepsze formacje niektórych piłkarzy, no ale jednak zgranie 98. Zaczynamy do 10. Aguero i Siriżu znowu obronił. 13. Lukas do Remiego. Remi, świetne podanie do Meneza. Menez jeszcze odgrywa do Lukasa. I ten praktycznie do pustej bramki uderza. I mamy 1-0. To 40 teraz. Aguero powstrzymany. I wychodzimy z kontratakiem. Lavezzi do Pastore, ten do Remiego, ten do Meneza. Dosyć szybka gra. Remi, ale Czech po raz kolejny broni. 45. Uderzenie z rzutu po rzucie rożnym. I Remi powoduje, że wygrywamy już 2-0. Do 47. Juan Mata uderza. Ale w świetnej sytuacji nasz przeciwnik się pomylił. 70. Lavezzi. Lavezzi w polu karnym. Wyciągnął daleko bramkarza, uderzył pod poprzeczkę i obrońca stojąc na Westali nie miał szans. Wygrywamy 3-0. Teraz Aguero, no tutaj nie lepsza interwencja jednego z moich obrońców. I pakuje do piłkę do siatki Aguero. I 3-1, i tak 3 punkty lądują na naszym koncie. I Remi ponownie piłkarzem meczu. Tak więc, no jak widzicie, gra się tym składem prawda fajnie. Jak najbardziej mogę wam go polecić, jeżeli chcielibyście zbudować skład francuski. To jak najbardziej, wydaje mi się, że to nie jest to zła decyzja. No dobra, tak więc teraz przejdźmy sobie może jeszcze tutaj do aukcji, bo widzę, że po drodze mi się dwóch piłkarzy sprzedało. Neymar plus jakiś piłkarz z brązowej paczki. Akurat potrzebowałem kontraktu dla moich Pokemonów, tak więc kupiłem sobie tą paczkę i trafił mi się piłkarz, który poszedł chyba za, no nie za dużą sumę, ale tak czy jak cię sprzedał. No dobra, tak więc może jeszcze na koniec odcinka otwórzmy sobie jedną złotą paczkę premium. Z nadzieją, że trafi nam się tutaj ktoś ciekawy. Tak więc Alex Oxlade-Chamberlain. I w środku mamy Kone, czyli piłkarz z BPL. Tak więc może nam się przyda. No 4-3-1-2. No może jednak niekoniecznie. To bardziej, że akurat konkurencja tam jest spora, bo Aguero, Balotelli, Bent czy też Starić stanowią naprawdę trudnych rywali do konkurencji, pierwszy skład, a resztę wydaje mi się, no ten pan na pewno poleci do klubu, bo zawsze jakiś bonus do główek, czy tam do czego on tam miał, jest. Ta karta powinna być mniej więcej te 4, może tysiące się uda sprzedać. No i to by było na tyle w tym odcinku. Tak więc wydaje mi się, że już wszystko, co miałem powiedzieć, wam powiedziałem. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do usłyszenia już jutro. Cześć! Independency and I'll kill the scene, 'cause the young himself is stealthy.